Hej, cześć, siemanko, z tej strony Rogal, a dzisiaj znowu mam dla was odcinek z 1% graczy tego używa. Serdecznie zapraszam was do oglądania. Jeżeli chcecie złapać 1000 fałdolców, wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz z tym, czy macie już ferie zimowe, czy też nie, oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli będzie Blazed Pack w górę w pierwsze 10 minut, to oczywiście tych fałdolców rozdam 5000. Tu poprzedni zwycięzca, a wyniki następne będziecie mieli na moim Instagramie, link w opisie. Serdecznie zapraszam was do oglądania. Epic Games zarzeka się, że kupowanie przedmiotów w sklepie nie daje absolutnie żadnej przewagi przeciwnikom podczas gry. Natomiast ja uważam inaczej. Zdecydowanie większość graczy zaczęła używać emotek do uzyskiwania przewagi w grze. A w jaki sposób? Emotka, która kosztowała zarówno 200 czy 300 fałdolców, może nam dać niesamowitą przewagę w grze. Ze względu na to, że możemy na przykład położyć się i nie będziemy widoczni przez jakiś czas przez naszych przeciwników, co widzicie w tym momencie pewnie na ekranie. Co daje nam niewątpliwą przewagę w grze. Ja wiele razy już spotkałem się z takim zjawiskiem, że ktoś edytował ścianę, położył się, a nasz celownik znajduje się w tym samym miejscu, dzięki czemu możemy bez problemu powalić przeciwnika. Jest to dosyć słaba sprawa, że Epic Games udostępniło takie emotki ze względu na to, że po prostu jeżeli ktoś ją posiada, może jej użyć w dogodnym momencie i w tym momencie zabić na przykład nas, bądź innego naszego teammate'a, który znajduje się w tym momencie na mapie gry. Co wydaje mi się naprawdę niesamowite. Dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście już kogoś takiego, a na ekranie pewnie widzicie kilka przykładów takich sytuacji, więc myślę, że warto strzelić łapkę w górę. Czy chcielibyście znajdować się pod lodem w Fortnite Battle Royale w oficjalnym publicznym meczu? Ja oczywiście chciałem tego spróbować. Jeden ze sposobów pokazał nam Orange Guy, dzięki czemu widzicie go w tym momencie na ekranie. Aby po prostu znaleźć się w takim lodzie na Greasy Groove, wystarczy wykonać kilka poniższych kroków, które widzicie w tym momencie na filmie. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, dzięki której możecie uzyskać przewagę nad swoim przeciwnikiem. Natomiast nie polecam zabijać stamtąd wielu graczy, ponieważ jeżeli was zreportują, to możecie otrzymać jakąś blokadę czasową. Natomiast bardzo fajnie to wygląda, jeżeli znajdujecie się pod lodem, a przeciwnicy absolutnie nie mogą nic z wami zrobić. Możecie bez problemu ich zabijać, strzelać, budować, czy robić różne konstrukcje pod lodem, które będą przysyłać wiadomości naszym przeciwnikom, a również możecie zaskoczyć tym znajomych. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa i wydaje mi się, że każdy z was powinien tego spróbować. Sami zobaczcie, jak to wygląda ze swoim znajomym na placu zabaw, czy też w publicznej grze. Jest to naprawdę świetny bug, którego warto naprawdę użyć. I dzisiaj jak zwykle krótki challenge w filmie, wystarczy zabić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo założyłem się z widzami, że dobijemy 300 tysięcy subskrypcji do końca stycznia. Będziecie mieli wtedy konkurs na 50 tysięcy fałdolców. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja, a będziecie mieli tydzień szczęścia. To naprawdę działa, hehe. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam przedstawić w dzisiejszym materiale, jest teleportowanie się za pomocą śnieżnej kuli umieszczonej na mapie w Fortnite Battle Royale. Aby to zrobić, potrzebny nam jest oczywiście turret oraz kilka materiałów, które pozwolą nam zbudować się do samej kuli śnieżnej. Dzięki temu będziecie mogli się teleportować. A w jaki sposób? Budujemy pod samą kulą śnieżną na prawie maksymalnej wysokości sobie platformę, która pozwoli nam umieścić tam turret. Jeżeli po prostu będziemy w stanie tam umieścić turret, po prostu wchodzimy w niego kilka razy spamując przycisk E. Jeżeli to zrobimy, po prostu kula przeteleportuje nas w inny miejsce na mapie, dzięki czemu będziemy mogli dostać się tam bez żadnego problemu. Jeżeli chcecie to zrobić, wystarczy to sobie wejść na jakikolwiek tryb. Oczywiście możecie też to robić w publicznym meczu. Tak jak w poprzednim oczywiście triku, nie polecam tego używać zbyt często ze względu na to, że gracze mogą nas zreportować. Jeżeli teleportujemy się i mamy grappler, będziemy mogli bez problemu wyjść z takiego buga i przeteleportować się na inną część mapy, co pozwoli nam grać na przykład na fragi. Jest to bardzo fajna rzecz, dzięki której naprawdę możecie uzyskać sporą przewagę nad przeciwnikami. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Kolejnym bugiem, który używa zaledwie 1% graczy, jest używanie w nieskończoność swojej lotni, nawet nie posiadając jej w ekwipunku. Tak, nie przysłyszeliście się. Jak to zrobić? Wystarczy posiadać raz lotnię w swoim ekwipunku, zużyć ją dosłownie jeden raz. Potem wyrzucić, podnieść kolejną i ją wyrzucić. Dzięki temu będziecie mogli używać swojej lotni cały czas przez całą daną grę, nawet nie posiadając jej w ekwipunku. Będziecie mogli jej używać w nieskończoność nie tylko 10 razy, tak jak jest ona w slocie, ale po prostu w nieskończoność cały czas. Jest to naprawdę bardzo fajny bug, który daje niesamowitą przewagę w grze, a na pewno nie mogą was za to zreportować, ze względu na to, że nawet tego po prostu nie widać, więc warto sobie tego używać, dopóki jeszcze jest włączone. Ze względu na to, że po takich filmach zazwyczaj Epic Games reaguje na te bugi i w kolejnych łatkach usuwają takie rzeczy. Jest to naprawdę bardzo fajny bug, którego osobiście używam w Fortnite Battle Royale, ponieważ szkoda mi jednego miejsca w ekwipunku, na przykład na takie lotnie. Dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście kogoś, kto używał nieskończonych lotni, bądź sami to robiliście, a pewnie nie wiedzieliście, więc strzelcie łapkę w górę. Kolejnym, tym razem wizualnym i ostatnim już dzisiaj bugiem w dzisiejszym materiale będzie możliwość zobaczenia z lodowego króla w Fortnite Battle Royale w sezonie 7. Kiedy podejdziemy dosyć blisko do naszej kuli, która znajduje się wysoko nad ziemią, będziemy musieli się tam oczywiście zbudować, będziemy mogli zobaczyć lodowego króla, ze względu na to, że jeżeli będziemy chcieli postawić schody wewnątrz tej kuli, po prostu pojawi nam się model prop naszego króla, który znajduje się w środku lodowej kuli. Jest to naprawdę fajny bug, który warto zobaczyć i wydaje mi się, że każdy z was musi to zobaczyć na własne oczy, jak ta kula
kula z bliska wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek to robiliście, bądź widzieliście lodowego króla już w Fortnite Battle Royale. Dzięki wam bardzo za oglądanie, wbijajcie na mój drugi kanał i na film, strzelcie tam łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to dla mnie ważne, a kanał naprawdę będzie fajnie rozwijany. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!